zapłukuj ci, ty! Co ten ośrodek zostanie zniszczony i uważam ten dzień za stracony. Uważam, że moje życie jest coraz bardziej stracone przez tą bandę padałachów. Ona jest jakimś ekstremistą religijnym. Jego Bóg to w ogóle mu nie pomaga. Daj z tyłu to jakiś biurokrata! To nie ma sensu! Tak, to ja. Zastanawiacie się pewnie, jak tutaj trafiłem i dlaczego jakiś typ z dwoma rękoma w tym samym rękawie drze ryja o drugiej w nocy. Żeby uzyskać odpowiedzi na te i inne pytania, musimy cofnąć się w czasie. To miał być normalny wieczór. W końcu udało mi się położyć swoje łapy na tajemniczej grze Escape from Site 19 i to dziś właśnie mieliśmy w nią zagrać. Towarzyszyli mi moi znajomi, Piotrek, Michał i Zosia. Nikt z nas nie wiedział, jak to wszystko się naprawdę skończy. A, i tak w ramach wstępu, jeśli też chcecie zdobyć tę cudowną grę na własność, to mam dla was giveaway i jedną grę do oddania, więc obejrzyjcie film do końca, żeby dowiedzieć się, jak wygrać jedną kopię Escape from Site 19. Zrobiłem już dwa materiały o tej grze, więc powinniście wiedzieć, że to nie rozgrywka dla każdego. Każdy z nas wcielił się w jedną z postaci ze świata SCP i naszym zadaniem było uciec z tytułowego ośrodka 19, zabezpieczając przy tym jak najwięcej obiektów SCP, zaczynając od bezpiecznych, przez obiekty klasy Euclid, aż po najniebezpieczniejsze obiekty klasy Keter. Zadania, które otrzymaliśmy, wymagały współpracy, zręczności, szczęścia albo przesuwania wielkiego kwiata. Ta. Czy udało nam się uciec? Przekonajcie się sami. Przeczytaliśmy list od administratora ośrodka 19, wybraliśmy swoje przedmioty osobiste, które służyły nam za pionki, zapaliliśmy świece i rozpoczęliśmy naszą przygodę. Mamy 3 godziny. Uruchamiamy czas. Mamy 3 godziny. 3 godziny, żeby uciec z placówki 19. Świeca jest zapalona, tak więc zaczynamy rozgrywkę. Znaleźliśmy się tutaj we czwórkę i nie mam pojęcia, co nas połączyło. Widzę, że jesteśmy trochę z różnych ekip. Poznajcie postać Piotrka. Miał okazję wcielić się w kapłana piątego kościoła, więc stwierdził, że dopasuje go bardzo do obrazka, który go przedstawia na karcie i będzie całkowicie pojebany. Ma obsesję na punkcie liczby 5. I to wam powinno wystarczyć. Ja natomiast dostałem za zadanie wcielić się w wyznawcę zepsutego boga, kolejną postać z uniwersum SCP. Moja postać ma słabość do kart, które mają symbole oznaczone na mojej karcie. Jeśli ktoś je wylosuje w trakcie gry, to ja muszę zrobić zadanie za nich. Te wszystkie anomalie, które tu się znajdują i które są na wolności, są darami od Boga i dlatego musimy je zabezpieczyć, musimy je przechować. Zosi przypadło dołączenie do organizacji ORIA, czyli Organizacji Odzyskiwania Islamskich Artefaktów, której postać dostawała bonusy po pokonaniu pewnych specjalnych obiektów SCP w walce. Dalia jest takim arabskim imieniem. Ty? Tak. No to jest jedyne arabskie imię. Ja nie mogę. Fatima. Fatima jest arabskim imieniem. Wybierz cokolwiek. Aisha. Aisha pasuje. Ale wiesz, z kim była Aisha? To była 11-letnia żona Mahometa. Więc mam na imię Isha? Jedno, co musicie o mnie wiedzieć. Nienawidzę anomalii, więc jeżeli któryś z was będzie próbował mnie powstrzymać przez zastrzeleniem, wytępieniem i absolutnym stępieniem tego alachubran ścierwa, nie zawaham się użyć mojej broni na was. W takim razie będę musiał stanąć ci naprzeciw, żeby bronić tych darów od Boga. Pięć. Od którego? Jedyny Bóg słuszny, jak Hanna. Pięć! Wtedy wie, czego chcę. Kim jesteś, towarzyszu? Jak się tutaj znalazłeś? Ja jestem kapłanem. Podajcie mi się skupić. Pięć. Ja jestem kapłanem, nie? Ogółem kościoła 5. I naprawdę się nazywamy Piąty Kościół, ale ja mówię 5, no bo lubię tą liczbę, nie? Nie? No i no my jesteśmy taką trochę takim kultem anomalnym. Mamy obsesję na punkcie liczby 5. Parę razy zmieniliśmy rzeczywistość. 5. 5 razy. A jego liczba.
A jego imię tydzień. Znaczy, bo to jest taka zabawna sytuacja, bo mam delikatne wrażenie, że to trochę moja wina, całe tutaj zamieszanie. Ważną rzecz mieliśmy taką zaprojektowaną. Nie? No chcieliśmy znowu coś zrobić. No na przykład, żeby była druga wojna światowa. Nie tutaj. Udało nam się. Była druga wojna światowa? Była. Jej, dobra. Mam obsesję i mam parę cech z tym związanych. Na pięć. Michał natomiast jako jedyny z nas nie był jakimś religijnym fanatykiem, bo wcielił się w członka Rady o 5, członka najwyższej rady w fundacji SCP. Jego postulaty były proste. Wszystkie te anomalie powinny być strzeżone, ochronione i też powinny posiadać też pewne ograniczenia, więc jak najbardziej, jak ktoś będzie stawał mi tutaj naprzeciwko, że chce je zniszczyć, to będzie miał ze mną do czynienia. A macie coś z piątką? Wyceniłabym go na jakieś trzy kozy. O pięć! O nie! Będę ci chronił waszą piersią. Cóż, jeżeli będę zechciał, to zawsze, to na początku swojej rundy mogę odkryć to, co nas czeka na końcu. Możemy to zrobić w tym momencie. Czyń honory. Jego specjalną zdolnością na początku gry jest fakt, że może odkryć przed nami SCP-001, czyli ostatnie zadanie, które czeka nas na końcu gry i które wylosowaliśmy wcześniej. Okazało się nim być SCP-001 o nazwie 36, który pod koniec gry zmusi nas do wzięcia dwa razy więcej najtrudniejszych zadań, niż będziemy mieli na planszy żetonów lockdownu, czyli żetonów, które kładzie się za każde niewykonane zadanie. Jak właściwie sprawiłeś? To prawda. Tutaj pracuję. Prowadzili mnie. Twoi ludzie, miałeś błąd. Naprawdę spieprzyłem tutaj całą sprawę. Ej, ale pamiętaj, 5. Dobrze, możemy zrobić rozgrywkę. 4. To jest duże. 2, 3. O mój Boże. Ale przystanie. Za dużo literek. Co? Kompas. Chwytliwy dzwoneczek. Kiedy włączony SCP-1921 zaczyna grać cyrkowy dzwonek, cyrkową nutkę i sprawia, że przychodzą do niego klauni z nieznanego miejsca, którzy śpiewają wraz z tą nutą. Nuć oryginalną melodię składającą się z danej liczby nut. Każda nutka musi być inna. Każdy członek drużyny powtarza potem tą nutkę na początku jego tury. 1-6 nut dla niej. Błagam. 3, dobra, nie jest jeszcze tak źle, 9 nut. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Dorowa. Pierwsze zadania były całkiem proste, większość w końcu była klasy bezpieczne. Po zadaniu Zosi z nutami, Piotrek otrzymał zadanie położenia paru żetonów na kartach, tak żeby utrudniały nam branie nowych kart. A Michałowi przypadło bardzo ciekawe zadanie z mrówkami. Statuły mrówek, oznaczone znakiem skażenia biologicznego w ogóle. COVID. A tego nie można mówić na YouTubie. Jak to nie można? Ocenzuruję to. COVID. Mrówki z koramy. Pan by powiedział 5 razy. No i będzie dużo klikania. Weźmy teraz pierwszy wypipkę i nie teraz. Ogólnie znajdujemy statuę mrówek. Jeżeli ktoś ją dotknie, to nagle na tobie pojawiają się małe, niegroźne mrówki, ale z czasem pojawia się ich coraz więcej, są coraz większe i zaczynają boleśnie gryźć. Członek drużyny po twojej prawej rysuje ci mrówkę na skórze. Na początku każdej rundy dodaje dwa razy więcej mrówek niż przedtem. Nie bij tylko. Mówisz rysować mrówki? Wiesz, jak wyglądają mrówki? Ale to nie pisze. Nie ma, się to nie rozpisuje na twoim ciele. Następnie dla mnie trafiło się zadanie otrzepania skórzu wszystkich graczy. Na szczęście każdy z nich wie co to prysznic. Podejrzanie czysta kurtka. Każdy musisz otrzepać skórzu? Wszystkich. Musisz się otrzepać z brokatu, więc... O Jezu. O nie! To nie jest skórz, to jest brokat.
Zosia ma DIY na twarzy. To jest trochę kurzu, bo nie myje się. Sprzątaj mnie, niewolnico. Jezu. Mocny! 5 razy! 5 razy! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć! O! Wszystko szło zgodnie z planem przez dłuższy czas, aż do momentu, kiedy schrzaniliśmy zadanie po raz pierwszy. Zadanie Zosi było stosunkowo proste. Opowiedz o znanym historycznym wydarzeniu, ale jednak trochę, wiesz, mącąc, trochę mówiąc nieprawdę. Płynnie, bez żadnych zawahań, nie możesz się zaśmiać. Więc gdzieś w Ameryce Środkowej żył pewien chłopak z bogatej rodziny. Przedostał się i tak cudem mimo jego bogactwa do Ameryki Północnej, gdzie walczył z złym imperatorem, który pochodził z Azji. I przekonał... Rasizm. No nie! No kurde, po co ty żartujesz? Że zwolniało powiedzieć. Sorry. No. Ja chciałam powiedzieć Argentyna, jak to powiedziałam. Ameryka Południowa. Powiedziałam o północnej. Zjebaliśmy, znaczy ja no. Dobrze, przegraliśmy, no musimy być konsekwentni. No, tak. Cofasz się do checkpointu na start. Zosia? Jak Zosia się cofa na start. Bardzo dobrze, bo mi przeszkadzało. Czekaj, nie musisz oddawać żadnych punktów, ale zostawiasz jeden lockdown. O nie. Pierwszy żeton. Zostało nam jeszcze 7 szans. Jeśli łącznie 8 razy nie uda nam się wykonać zadania, przegrywamy. Jeśli skończy nam się czas, przegrywamy. Zaczyna do nas docierać, że stawki są naprawdę wysoko. 4. Tak blisko, jednak tak daleko. Raz, dwa, tak trzy, blisko. Cztery. Na początku każdej twojej tury, no, na daną ilość rund, każdy członek przesuwa się o jedno miejsce w lewo. Kolejne rundy, kolejne zadania. Piotr rysuje kolejne mrówki, a Michał miał za zadanie pokazać nam sekwencję taneczną, którą mieliśmy później powtórzyć. Jednemu z nas nie szło za dobrze. Zaraźliwa dyskalkulia. Bo. Yeah. Kiedy musisz powiedzieć liczbę, zamiast mówienia tego, pokaż ją na swoich palcach. Liczby większe od 10 muszą być pokazane w sposób na przykład 526 to 5, 2 i 6. Okej, dobra, nie jest aż tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. O ile pulty tam mogłeś być dalej od jakiegoś członka drużyny? O 5, nie? Zawaliłeś. Czemu? Bo jestem idiotą. Tak, idę do ostatniego checkpointa. Nie, idę na start. Idę na start. Nie zaczynamy, no. Musimy być konsekwentni. Widać, kto zawalił tutaj. No, sorry. Nieskończony garaż, SCP-413. Nieskończony garaż? Tak. Zamknij swoje oczy i wyjdź z pokoju. Reszta drużyny tworzy daną ilość przeszkód. Przeszkody muszą być co najmniej, mają mieć co najmniej 50 cm. Kiedy wrócisz do pokoju, cały czas z oczami zamkniętymi, masz minutę, żeby przejść raz od jednego końca do drugiego końca pokoju. Okay. Jezu, jak ja się cieszę, że jestem tą osobą, na którą spadł stół do ping-ponga i tak jej się nic nie stało. Okay. Po chwili przygotowań mieliśmy już gotowe paręnaście krzeseł jako tor przeszkód dla Zosi, która była ślepa jak kret i miała tylko minutę. To zadanie wymagało trochę zaufania, bo musieliśmy ją prowadzić głosem. Ale w końcu się udało. No i zafundowaliśmy Zosi traumę do końca życia. Kostka Rubika została przekroczona. Sam to wymyśliłeś? Trzech. To teraz po prostu biorę sobie... Bierzesz Euklid. Euklida. Pierwszy Euklid. Tak. Dobrze, że jego wystawiamy, Sypa, bo on jest najmniej ważnym człowiekiem. Mam czachę. Kogoś interesują czaszki, nie? O, nie. O! Ironia. Psychodrukarka.
Fajnie. Chwila, czy możesz pokazać w tym kontekście? Psycho, drukarka, psycho. Po prostu. Drukarka 3D, która tworzy miniaturowe potwory z każdą minutą. Masz dwie opcje. Albo z nimi walczyć, dopóki drukarce nie skończą się materiały, albo uciekać. Albo przewidujesz, czy suma twoich następnych trzech rzutów będzie wyższa albo niższa niż 11. I potem rzucasz kostką 3 razy, żeby wykonać 3 rzuty na walkę. Jeżeli twoje przewidywania były poprawne, zadanie jest wykonane. Albo masz też drugą opcję. Aha. Możesz odrzucić SCP-1146 i nie robić ruchu w następnej turze. I wtedy możesz uznać SCP-1146 za zakończone. Jednakże nie zdobywasz punktów za to zadanie. Ile mogę zdobyć? Możesz zdobyć 3 punkty. O, to jest hazard. To jest hazard. Musisz podjąć decyzję. Poproszę mi muzykę z milionerów. Rzucasz? Rzucam. A czekaj, na początku musisz przewidzieć. Więcej czy mniej niż 11? Większa szansa jest na to, że będzie mniej niż 11. Wiesz, że jeżeli nie trafisz, to cofasz się aż tutaj. Jesteś tego świadomy. Dołącz do nas. Jesteś tuż przed checkpointem. Po prostu rzuci 5-5-5. To byłoby... Wygrałem, ale jakim kosztem? Odpuszczam. Suffering from success. Odpuszczasz sobie? Odpuszczasz sobie? Nie odpuszczam. Nie odpuszczasz, dobra. Dajesz. Mniej niż 11, tak? Ma być mniej niż 11. Jest szansa, że będzie mniej niż 11. Większa szansa. 6! Dobra. Dobry start! 10! Mniej niż 11, już tego nie zrobię. Już nie to zajczamy. Wygrałem, ale jakim kosztem? Okej, dobra. Michał, co ty cała nadzieja? Chwila, bo ja mam specjalną umiejętność. Jaką masz specjalną umiejętność? Whenever you fail a task, roll the dice. Tak, ponieważ Piotrkowi, który postaci... Nie wiem, jak ty masz, jakie jest imię twojej postaci? Przedstaw się! Dobra, później się dowiemy. A, bokę! W jakim języku to jest pięć? To chyba pochodzę z dziewczyn. Dać mi chwila. Bokę. Ma zdolność, że jak zjebie jakieś zadanie, to potem rzuca kostką i coś się dzieje, więc rzuca kostką. A to zjeba zadanie. Pięć. Ponieważ jest członkiem piątego kościoła i fetyszyzuje liczbę 5, to wyrzucił kostką liczbę 5 i nie cofa się. Dostajesz tam, gdzie wcześniej. A nie dostajesz też punktów. No, przynajmniej... Tyle emocji. Co, autentycznie jesteś póki co osobą, która zaszła najdalej. Odrzuć to w takim razie, to za swoje karty. Dobra, w daną ilość minut usuń wszystkie rośliny z pokoju. Mam tutaj jakieś roślinki? Czy to jest coś ile? Nie, super? Tam dalej jest doniczko dużo. Dobra, mam 3 minuty całe. Liczmy 3 minuty. 3, 2, 1, 5. Gdzie jest to doniczko? Ja pierdzielę. Warto było posprzątać. To jest duże. To jest bardzo duże. Dasz radę? Nie. Pijo. Nie mam czasu. Nie twój interes. Serio mam rozbalę tę roślinę, kuje! To i nie dotykaj za donicę! To jest przypięte! Zostały ci 2 minuty, słuchaj! Ile? 2 minuty. Mogę to rezerwać? Tak. O, okej. Okay. Jest coś rzecz? Dobrze. Dobra, mam wylew. No nie! 45 sekund. 45 sekund mi zostało. Tak. Na jedną i jedną roślinę. 40. Okej. To na końcu, nie podoba mi się to. I idziemy. 65. Idziemy. Na drugie roślinę. No, jeszcze tu jest roślina. Takie pomocy, jak ci się. Na 20 sekund. Zrobione. Dobra, teraz została tylko zacznę. Co mamy z tym teraz zrobić? Zostało. Dostaję aż jeden punkt za wyciągnięcie tej jebitnej roślinki. Dobra.
Udało mi się zebrać 10 kluczy dostępu, czyli 10 punktów za zrobione zadania i mogłem wydać 6 z nich na jedną kartę klasy Taumiel, czyli kartę, która zamiast dawać nam zadania, ułatwia nam je. Zwyczajny spełniacz życzeń. Zdobądź 6 punktów, 6 kluczy dostępu i wróć do wcześniejszego checkpointa, albo rusz się 4 kwadraciki do przodu i połóż jeden token czasu na każdym ze swoich zadań. Nie mam tych zadań, więc to by mi się opłacało. Albo zdejmij wszystkie tokeny czasu z jakiegoś zadania, które trwa ileś rund i weź Ketera. Póki co sobie to zostawię w takim razie. Każdy członek drużyny zgniata porcję jego jedzenia na twoje buty. No, no chodź moja! Przeniesiecie mnie. To i będzie trzeba odkryć. Ja ci daję kawałeczek chleba. Nadszedł ważny moment. Piotrek jako pierwszy z nas przeszedł przez pierwszy checkpoint, pierwszy punkt kontrolny. Oznacza to, że ma okazję opowiedzieć nam coś więcej o swojej postaci. Pierwszy checkpoint to opowiedzenie historii swojego przedmiotu osobistego. W wypadku Piotrka, przypinki z uniwersytetu. Pamiętam, że widziałem się z moją mamą. Było masa różnych iskier. Wszędzie było płomienie. Ktoś nas atakował, ktoś strzelał. I to był przedmiot, który mi ona dała, nie? No powiedziała jakieś słowa, nigdy nie zapomnij o tym, co jest ważne. Ja nie wiem w zasadzie, dlaczego ten przedmiot był dla niej ważny, nie? To jest z jakiegoś uniwersytetu, jest tutaj słońce. Całe życie tak się kierowałam taką drogą, że trzeba iść na taką drogą światła, dlatego że tutaj jest to słońce. I wtedy właśnie natrafiłem na piąty kościół, dzięki któremu odkryłem w ogóle sens wszystkiego. I to jest właśnie taki przedmiot, który mi przypominał o mojej matce, która w taki metaforyczny sposób nadała sens całemu mojemu życiu. Liczba 5. Całkiem przekonujące. Co sądzicie? Tak. To dostajesz jeden punkt w takim razie. Jak nazywała się twoja matka? Nie pamiętam. Naprawdę... Ale pamiętasz, że dała ci żeton. Dała ci przypinkę. Przypinkę. No to smutne, stary. To no. Smutne. W ogóle pamiętajcie, żeby mówić do kamer, bo kamery mają mikrofony wbudowane. Dobra. To smutne. Ale było git. To smutne. To bardzo smutne. To bardzo smutne. Smutny jest ten dzień. A w ogóle to mój wujek walcz pod Monte Cassino. Komora fizyczna. Przez daną liczbę nowo wziętych kart, czytaj karty do góry nogami. Rzucasz kostką. Dobrze. Przez dwie karty. Dwie następne karty. To nie mogło skończyć się dobrze. Mogę najpierw kupić sobie tam jeden? Tak, możesz, nawet powinieneś na początku. A ile masz punktów? 6. No to schodzisz do zera. Tak. Ile ja mam save'a? Tutaj. Mogę kupić jeszcze? Nie, za późno. O, tak. Zobaczcie. Ja szukałem tego SCP niedawno. Ona przeżywa różne scenariusze końca świata. Jak kobieta. Jeżeli drużyna osiągnie maksimum lockdownów, czyli gdybyśmy mieli przegrać, połóż 4 tokeny czasu na tej karcie. Dopóki to trwa, maksymalna liczba lockdownów zwiększona jest o 2, czyli możemy jeszcze 2 zadania zjechać. Kiedy wszystkie tokeny czasu zostaną usunięte, odrzuć SCP-1985 i wtedy przegrywamy. Czyli mamy dodatkowe życie tak jakby. Bardzo fajnie, mi się to podoba. Dobra. Rzucaj. 5. 3, 4, 5, Juli. Ale przez minutę musisz opowiedzieć o swoim przedmiocie, który jest grosikiem. Jesteś gotowy? Moment. Możesz myśleć sobie jakąś historię co do swojej postaci. Ja oczywiście wychowywałem się bez rodziców. Zostałem porzucony, znaleziono mnie w domu dziecka dopiero. Po drodze miałem bardzo wiele styczności z finansami, więc stwierdzili, że moją odznaką będzie właśnie pieniążek, który będzie przypominał o tym, że świetnie sobie zarówno radzę w finansach, jak również w negocjacjach finansowych, ale także społecznych. No bo nie łudźmy się, za pieniądze można wszystko kupić. O, dobrze. W sensie szkoda, że nie pchnięcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A propos Dawinki, maszyna Picasso. Przez daną liczbę rund musisz podnieść jak najwyżej swoje barki do uszu i łokcie mieć do swojego ciała. Więc w taki sposób musisz siedzieć. O, ja się kulę całe życie. No, po prostu tak, musisz się garbić. Ale przez ile rund? Rzucaj kostką. Ile? Trzy. No to nie tak źle, trzy rundy.
Okej. Okay. The Prince of Obsession. Książka Obsession. Since the beginning of your escape, you have been carrying your cold. Replace your personal item with your finger for 3 rounds. Oh, okay. Replace? Czyli tak, czyli musisz po prostu zamiast piórka masz palec teraz. Powodzenia. To jest już ten stan, w którym jeden członek drużyny po prostu jest w jakiejś dziwnej pozycji, a drugi wpierdala coś swoim palcem. Trzy różne, tak? Trzy różne. Oh boy. Za chwilę jednak mieliśmy dostać chwilę odpoczynku z kartą, która pozwalała nam porozmawiać o swoich przeżyciach i tym, jak nam idzie ucieczka. Wybawienie wylosował nam Michał i był nim alarm z drzemką. Oh yeah. Okej, okay, no to czyli przez 3 minuty znajdujemy zegarek, naciskamy drzemkę i mamy 3 minuty na dyskusję na temat tego, jak nam idzie nasza ucieczka. Mówiłem coś o odpoczynku? Kłamałem. Zaczęliśmy sobie skakać do gardeł. Daj spokój. Niewierni! Dwa razy! To wy zostaliście ukarani palcem i butami z jedzeniem. Ja jestem najbliższy wyjścia, więc... To prawda, on nam zaraz ucieknie. Musimy go dogonić. Ale my wszyscy wiemy, co dzieje się na końcu. Zawaliliśmy 2 razy. Myślę, że twój pan niespecjalnie się popisał. Patrz, bo ja wyznaję 5. kościół, jestem z przodu, a ty jesteś z tyłu i naprawdę twój zepsuty bóg popsuł ci rozgrywkę. Czy możemy nie rozmawiać o religii? Takie sprawy zostawiam sobie na... Albo nie! Ja po prostu pilnuję nam pleców, okej? Okay? Pilnujesz nam pleców? Tak. Przecież ciebie zginiemy. Przeze mnie? Tak. Możliwe. No. A w ogóle? Ty musisz się śmiać w najbardziej niekomfortowych momentach? Jak patrzę na ciebie, zdecydowanie powinienem. To miał być posis? Nie! Nawet nie wiem, kim była moja matka! Wojna religijna! Wszystkich niewiernych! Okej! Jak się wydostaniemy z tego śmierdzącego, głębokiego, dość bagna, w które wpadliśmy? Przybiję ci 5 normalnie. Ale na początku musimy się jej pozbyć. 5. Dobra, może po prostu podsumujmy to, jak nam teraz idzie, nie? Idzie nam całkiem okej. Okay. Dobra, teraz się kłócimy. Piąty kość! A ty jesteś brzydki! Tak mnie stworzył nasz pan Mekhane i tak zamierza... Mekhane ma ciebie w dupie! Mekhane jest wyjebany! Tutaj za dupę, nie ma żadnej mocy! Dostaję jakieś punkty? Nie, nikt nie dostaje punktów. Nikt nie dostaje punktów, ale pokrzyczeliśmy sobie. Najgorsze miało dopiero nadejść, kiedy wylosowaliśmy wyłom przechowawczy. Kartę, która osłabia zdecydowanie naszą drużynę i daje nam jeszcze więcej zadań niż zwykle. To zupełnie tak, jakby gra naprawdę nie chciała, żebyśmy wygrali. Containment Breach. Wyłom przechowawczy. Odrzuć połowę swoich punktów. I odrzuć jednego Taumiela, jeżeli masz. Ojoj. Ojoj. Każdy członek drużyny bierze jedno zadanie z talii, z której wziąłeś tę kartę. Okej, okay, safe. I zaczyna nad nim pracować. Safe, przynajmniej tyle, mamy... Dobra, bierzemy po safe. To możesz sobie tam wziąć. No dobrze. Ty też czy nie? Evolution's Child. Tak, każdy członek drużyny. Containment Breach. Kolejny? Naprawdę? No. Ojej, Jezus Maria, nie! Czekaj. Dlaczego nie zna znaków bez prawa? She seems such a sweet child. I guess she still is. She never forgot us. She's... Hi. Ty rozpoznaję tych literek. Nie! On musi dostać, żeby coś z tego rozgadać. Oto są wady alfabetu łacińskiego. I ty mówisz, że ten twój kościół 5 jest super, tak? Analfabeta w dodatku. Strange. Tylko jedną cyfrę zgadzam.
po prostu widzę. Limps. Jakby kumy... There are 12 of us now. Dobra. Baza wirusów. Co zaktualizowana. Handful of these snacks. Snack. Teraz coś takiego. Okej, czyli po prostu mamy cię nakarmić i tyle. Po prostu tyle. Cieszę się, że ci się udało to przeczytać. Ale to naprawdę przyjemne było, wiecie? To się cieszę się, że się relaksowałeś, bo ja tutaj umieram. Powoli radziliśmy sobie z wyłomami. Każdy zrobił swoje zadania. Zosia miała wymyślić swojego skipa, Michał miał balansować kartą z żetonami przez parę rund, a mi trafiło się najgorsze zadanie, jakie mogło się trafić. Ja dostałem niestety tą kartę, ponieważ moja negatywna cecha sprawia, że muszę wziąć kartę z takim znaczkiem dla siebie. Jest to Kirby Dragons. Tu są smoki. Członek drużyny po twojej lewej bierze pudełko gry i staje przy najdalszej ścianie. Spójrzcie papierowy samolocik. Okej, ten członek drużyny musi złapać ten samolocik do pudełka. Do pudła z grą. Ale tylko ruszając pudłem na boki. Jeżeli... Nie da się. Jeżeli zadanie zostanie niewykonane, musicie oboje cofnąć się do ostatniego checkpointu. Przepraszam? Dobra, to robimy. I gdzie jest twój Bóg? Ja nie chcę. Ja nie chcę. Nie walnij mnie. Proszę, nie walnij mnie. Spróbuję. Ty wyceluj dobrze, okej. Przeżyliśmy dwa containment bridge. Dwa wyłomy przechowawcze. Dwa containment bridge przeżyliśmy. Jeżeli to nie jest znak, to nie wiem co. Teraz twojego, jego, czy mojego Boga? Damek Hade, to znak, że potrafię robić... Save! Mam save'a! Zostałam godzina. I póki co Michał jest najbliżej wyjścia. Więc można się jeszcze... wyrzucać szóstki. Dobra. Spróbuję. Dawaj dalej, została mi jedna runda. Cześć kamera. Nie, to już nawet nie jest osoba, nie jest to kamerą. Każdy członek drużyny zdejmuje jakiekolwiek metalowe przedmioty, które na sobie posiada. Nie szczyta tych spodni. Nie chcę siedzieć obok kogoś, kto nie ma tych spodni. Guziki się nie liczą. Kiedy wezmę karty kity, kiter? Drodzy widzowie, on właśnie powiedział słowo na k. Nie podawajcie tego słowa nigdy więcej. Rzucam kostką, jestem... Bardzo daleko. 6! W końcu! To jest 6, to jest 6, okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. W końcu jakiś postęp, brawo! Ale bezpieczne. Zadanie polega na tym, obie moje ręce włożyć przez jeden rękaw i przez trzy rundy w taki sposób... Który rękaw? Swój, mojej koszuli. Przypominam, że moja zdolność polega na tym, że mogę wziąć kartę, która ma jeden z tych symboli, które mam tutaj opisane, i mogę oddać ją komuś innemu. Baw się dobrze. Przez jeden rund? Jest krzywdź motylka. Wyglądasz jak żebraczka. Albo jak czarownica. Jak wróżbiarka. Ja nie mogę. Przepowiedz mi przyszły z ręki. Widzę rękę. I co dalej? Jest mi krew! Wiedziałam. Będę długo żyła? To zależy! Wiedziałam! Od tego, ile wyrzucę. Jak wyrzucę 7, to nie. 3. 6! Wow, nice! Pewnie keter. Robi się gorąco. Wchodzimy na teren keterów, a czasu coraz mniej. Ale przedtem Piotrek przeszedł przez kolejny przedostatni checkpoint i musi wylosować, o czym opowie nam tym razem. Trzy! Co sądzisz o naszej drużynie i jak można byłoby ją poprawić? Jestem... Okej, okay, no to jakbym miał opisać grupę, jak nam idzie, tak? Tak. I co można... Zostało nam za pół godziny! Cały ten ośrodek zostanie zniszczony!
Ja nawet 5 razy nie poczułem się jakoś zaakceptowany w tej grupie i uważam ten dzień za stracony. Uważam, że moje życie jest coraz bardziej stracone przez tą bandę papałachów. Ona jest jakimś ekstremistą religijnym. Jego Bóg próbuje mu nie pomaga. Na tym z tyłu to jakiś biurokrata. To nie ma sensu. Jeszcze 20 sekund. Okej, dobrze. No i do tej pory jeszcze więcej, nie? Po pierwsze, Jarosław... Bez polityki. Jakikolwiek Jarosław, to nie ma znaczenia, jakie ma na nazwisko. Bez polityki. Co można poprawić w naszej drużynie? W naszej drużynie możecie się zamknąć i wyrzucać większe kości. Powinniśmy wyrzucać każdy przynajmniej po 6, żebyśmy doszli w pół godziny do wyjścia! Oderwij jakąś część paznokci od stóp, nie używając żadnych narzędzi. To też musi być obie ręce w jednym rękawie. Dajcie mi chwilę. Ten człowiek musi właśnie wyrwać sobie fragment paznokcia. I tak wygląda człowiek, który musi to właśnie zrobić. Powodzenia! Okej, wszyscy tysiące ludzi, którzy to obejrzycie. A to jest mój paznokieć od stopy. Tortur ciąg dalszy. A zgadnijcie, kto cały czas siedział na szarym końcu... Znaczy, kto pilnował pleców, bo wyrzucał cały czas jedynki i dwójki. Na szczęście w końcu udało mi się przejść przez checkpoint. Pierwszy checkpoint. Tak więc, ten oto pierścień jest bardzo ważnym fragmentem naszego pana i władcy Mekhane. Ten pierścień został mi podarowany przez moją matkę, której imienia pamiętam, w przeciwieństwie do niektórych z nas. Moja matka miała na imię Anna i niestety zmarła w momencie, gdy tajny kult Sarkistów napadł na naszą bazę. Chcę poznać tę kobietę. Ona nie żyje. Chcę poznać tę kobietę. What the fuck? Co? Zamknij swoje oczy, reszta drużyny prowadzicie gdziekolwiek w pomieszczeniu i otaczacie randomowo. Masz rozpoznać każdego członka drużyny tylko i wyłącznie po zapachu. Co? Co? Guys, ja nie mam węchu! Ja nie posiadam węchu! Mój węch jest upośledzony. Nie tylko węch. Dobra, okej, okay, dobra, możemy to spróbować, możemy... Na początku muszę porównać wasze zapachy ogólnie. Tak, przed zrobieniem tego. Okej, okay. O, dobra, poczułem coś. Zobaczcie. Twarz. Okej, okay, dobra, czuję zapachy. Dobra, zamykam oczy i mnie prowadzicie gdzieś. Okej. Czy tu jest jakaś osoba? Michał? Tak. Nie mam pojęcia, gdzie jest kamera, ale... Dobra, została wasza dwójka, przy czym... Nie, nic jej nikogo nie ma, prawda? O, czekaj. Zosia? Gdzie jest Piotrek? Mogę otworzyć oczy? No, to jest Piotrek, okej? Czemu ty sobie zatykałeś nos? Gigi! Exit the room. The task must be completed within 3 seconds of reading this text. Co? Jeżeli jesteś facetem i wrócisz więcej niż jeden, udaje się. Jeżeli jesteś kobietą, musisz wrócić więcej niż 4. Co to jest? Okej, dobra. Czemu nie? Yuki. Zdejmij swoje gacie i załóż je na swoje ubrania. Musisz być w pokoju. Co? Tak. Proszę, nie rób tego. I tak nie dojdziemy do końca. Ja. Dobra, ja nie. Tam gdzie Piotrek bawił się swoimi stopami. Niestety gonił nas czas. Następowały kolejne zadania, kolejne walki, kolejne przegrane. Byliśmy wykończeni. Ośrodek 19
z nami wygrał. Oficjalnie jest 3:00 w nocy, jest 3:33 praktycznie. I skończył nam się czas. Więc niestety, ale nie udało nam się ukończyć, nawet nie doszliśmy do końca. Więc minęły 3 godziny, które mieliśmy przeznaczyć. Ty musisz przechodzić mi przed kamerą. Jeszcze raz? Tak. Nie, okej, dobra. Miałeś tylko nie zauważyć. Miałem tylko nie zauważyć. Jest, to jeszcze mogę. Co? Co? Jest, nareszcie mogę nie założyć gacie. Ciągnąć. To było wyzwanie. Michał musiał założyć gacie na swoje spodnie. Piotrek musiał usunąć kawałek paznokcia. Tak. Było ciekawe. Tak więc przegraliśmy, ale czujemy się dumnie. Paweł pomagał nam nagrywać. Tak więc to było Escape from Site 19, ja jestem Pio, to była nasza ekipa i do zobaczenia kiedyś. Nie myślicie chyba, że zapomniałem o giveawayu, nie? Na początku chciałbym wam podziękować serdecznie za uwagę, to było mega przeżycie i na pewno zagramy w tę grę jeszcze raz, bo jest jeszcze naprawdę strasznie dużo kart, których nie odkryliśmy i które będą jeszcze większym wyzwaniem pewnie. Więc jeśli dotarłeś tutaj razem z nami, to możesz być z siebie dumny. A jeśli chcesz spróbować też swoich sił w ucieczce z ośrodka 19, to, tak jak we wstępie napisałem, zostaw pozytywną ocenę pod tym filmem, zasubskrybuj kanał i zostaw komentarz, w którym zamieścisz hasło... Jakie może być hasło? Ucieknij z ośrodka 5. Tak, takie będzie hasło. Napisz to w komentarzu, a wybiorę spośród was jedną osobę, która otrzyma grę. Powodzenia! Oczywiście chciałbym też podziękować ekipie z Escape from Site 19, która jest odpowiedzialna za stworzenie gry i umożliwiła nam zagranie przedpremierowo. Możecie swoją własną grę zakupić na ich stronie albo pogadać z ludźmi, którzy są zainteresowani grą na ich serwerze Discord. Z tego co wiem, to pierwsze gry już zostały wysłane do graczy, więc ciekawi mnie, jaka będzie wasza opinia o całej tej grze i w ogóle całym przeżyciu. Tak więc, ja jestem Pio, to było 3 fanatyków i o 5 w grze Escape from Site 19. Do zobaczenia... kiedyś.